To właśnie tutaj dzieci i młodzież znajdą pomoc wykwalifikowanych terapeutów i lekarzy. Dziś jeszcze pusta, od poniedziałku przyjmie pierwszych pacjentów. To jest nasz pierwszy mały kroczek, otwieramy przychodnię psychiatryczną, psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży. I tutaj będzie można utrzymać poradę. Osoby, które będą się do nas zgłosić, dzieci i młodzież, która będzie się do nas zgłaszać, będzie diagnozowana. To znaczy się będziemy ustalali, co danemu dziecku jest i będziemy próbowali mu pomóc, czyli kierować go na różnego rodzaju terapię. Planujemy także w ramach tej przychodni prowadzić zajęcia terapeutyczne dla rodzin z uzależnieniem alkoholowym i nie tylko. Na tym pierwszym etapie, tak jak wspomniałam, właśnie na pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i to lecznictwo środowiskowe, czyli wyjścia terapeutów do domu dziecka, do szkoły. Będą ci terapeuci pracować ze wszystkimi instytucjami, które mają ogromny wpływ na rozwój i życie dzieci i młodzieży. I o to chodzi. Przychodnia będzie oferować pomoc kompleksową. Tworzymy miejską poradnię. W drugi etap stajemy się poradnią wojewódzką i trzeci etap stajemy się tak naprawdę ośrodkiem referencyjnym trzeciego, czyli najwyższego szczebla, czyli otwieramy też szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży z poważnymi właśnie zmianami, które nie zostały wyłapane wcześniej w tym procesie terapeutycznym. To jest pierwszy tak naprawdę tak nowoczesny obiekt, który z założenia jest taki, że jest po pierwsze miejskim ośrodkiem, a więc finansowanym z budżetu miasta. W tym etapie, no i pierwszy, który wdraża tą już nowoczesną psychiatrę dziecięcą. Żyjemy już w takich czasach, że dzieci i młodzież chętniej proszą często o pomoc niż rodzice, tak? Częściej mówią, że potrzebują i pojawia się też taki problem, że właśnie dziecko przychodzi i mówi: mamo, chciałbym pójść do kogoś, bo sobie nie radzę. Mama mówi: ale po co, a przecież możesz ze mną porozmawiać, a przecież dlaczego, a są takie sytuacje, że dzieci nie chcą o czymś rozmawiać z rodzicami, dlatego że nie chcą też sprawić przykrości rodzicom, albo żeby się martwili, mają różne takie bariery, szczególnie te dorastające. I ja bardzo zachęcam rodziców do tego, żeby brali poważnie takie sygnały ze strony dzieci i korzystali z pomocy specjalisty. Na razie bezpłatną opieką objęci będą mieszkańcy Lubina i gminy Chocianów, która wkrótce wykupi świadczenia dla swoich najmłodszych mieszkańców. Ja osobiście życzyłbym sobie, aby tych pacjentów, dzieciaczków, młodzieży było jak najmniej. To jest jasne, natomiast ta cała idea bardzo wpisuje się w naszą koncepcję rozwoju gminy. My też, jakby nie było, jesteśmy na kończeniu budowania przychodni medycznej w Czebnicach. Postawiliśmy na opiekę lekarską w sobotę i niedzielę, której w Chocianowie nie było. Teraz stawiamy na tak naprawdę kolejny bezpłatny projekt dla mieszkańców, czyli właśnie opiekę bezpłatną dla dzieci tego potrzebujących. Będą funkcjonowały zarówno gabinety psychologiczne, psychoterapeutyczne, gabinet lekarskie, ale również sale terapeutyczne, zarówno dla tych najmłodszych dzieci, nawet rocznych czy kilkumiesięcznych, oraz dla tych dzieci już trochę starszych, a nawet tych całkiem dorosłych do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Przychodnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Lubinie mieści się przy Konopnickiej 5 w budynku dawnego gimnazjum nr 4. Ze względu na pandemię koronawirusa rejestrować można się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.